Każda władza musi odcisnąć swoje piętno na systemie edukacji, a co może budzić większe emocje niż dyskusja o lekturach szkolnych i tworzącym je kanonie? W najnowszym odcinku kultury poświęconej podcastu na czasy postchrześcijańskie, czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu, rozmawiamy o szkole, literaturze, wspólnocie narodowej i o tym, czy Barbara Nowacka wychowuje liberalnych Europejczyków, czy może nowe pokolenie zakochanych w polskości prawicowców. Dziękujemy serdecznie patronom i mecenasom, których nazwiska widnieją właśnie na planszy. Zachęcamy do dołączenia do tej wspaniałej grupy. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, witamy was w najnowszym odcinku Kultury Poświęconej. Dzisiaj bez Piotra Kaszczyszyna, za to z Darią Hibner, redaktor prowadzącą plusa minusa tygodnika Rzeczpospolitej. Dzień dobry Dario. Cześć. I z Konstantyną Pilawą kłania się Bartosz Brzyski. Cześć Kostek. Cześć, cześć Wam. Słuchajcie, dzisiaj temat bardzo bieżący też politycznie. Zastanawialiśmy się przed wejściem, trochę czy bardziej rozmawiać o literaturze, o książkach, o tożsamości, czy może o kwestiach polityki. Nie wiem do końca, jak na to patrzycie, natomiast trzeba przedstawić tym, którzy nie wiedzą, że minister nauki Barbara Nowacka rozpoczęła prekonsultację w sprawie podstawy programowej. Minister edukacji. Minister edukacji? A co powiedział? Nauki. Okej, okay. minister edukacji Barbara Nowacka przedstawiła założenia tej nowej podstawy programowej. Na razie jest to etap, no właśnie, prekonsultacji oznacza to, że zostały przedstawione zarys tego, co zostanie zmienione, wyrzucone potencjalnie z tej podstawy przez ekspertów Ministerstwa Edukacji. Rozpoczęło się to 12 lutego, 16 mają się zakończyć i tam chyba wybrane osoby, 100 osób mniej więcej, czy 120 do takich rozmów w sprawie już kolejnego etapu, czyli tego, co przejdzie do, no, na etap realnej zmiany. Natomiast, żeby tutaj się za bardzo tym nie emocjonować, że to już jest zamknięty etap, no to chcemy wyjść naprzeciw i trochę porozmawiać, czy powinniśmy się oburzać czy to jest oburzenie które zostało wykalkulowane przez nową minister po to abyśmy nie zastanawialiśmy się nad tą zmianą w edukacji systemowo tylko emocjonowali się tytułami i autorami czy jeszcze na coś innego chciałbym zacząć od ciebie Dario czy w tobie jest jakaś emocja frustracja wkurzenie czy bardziej taki Ziewasz, ponieważ już przerabialiśmy to kilkukrotnie. E to znaczy, najważniejsze pytanie jest na to, na co w ogóle możemy się oburzać. I dla mnie największe oburzenie wiąże się z tym, że jeżeli, że jeżeli mówimy o reformie edukacji, czy czymkolwiek, czy o szkole, no to jaki pojawia się temat? Temat lektur szkolnych. I to jest oczywiście czysto polityczne zagranie, ponieważ każdy nowy rząd chce pokazać, że on coś robi, jakieś konkretne działania, no to co można zrobić ze szkołą, co nie wymaga w ogóle wysiłku. Oczywiście porozmawiać o kanonie lektur szkolnych, szkolnych o programie, zagospodarować te emocje po prostu rodziców, w większej części społeczeństwa. Dlaczego? No teraz mamy klimat taki, że ogólne przeświadczenie jest takie, że dzieci są przeciążone, jest za dużo tego wszystkiego w szkole, szkoła jest źle prowadzona i tak dalej, i To oczywiście wszystko jest prawda, ale rząd zamiast robić jakieś konkretne kroki w tym kierunku, jakąś gruntowną reformę edukacji, bierze to, co jest najłatwiejsze, czyli porozmawiajmy o lekturach szkolnych i o tym, co powinno być w szkole i oczywiście to zamiata inne, głębsze problemy pod dywan i można sobie poudawać, że coś rzetelnego robimy, a tak naprawdę nic się nie zmieni. Osoby, które myślą, że dzięki temu, że usuniemy coś tam z programu, to dzieciaki będą mniej przeciążone i będzie im łatwiej, to jest oczywiście nieprawda, ponieważ nic się w tym względzie nie zmieni. Wyrzucenie czy czterech lektur, czy okrojenie programu z historii, czy z fizyki, wcale nie sprawi, że dzieciaki będą się mniej denerwować, będą mniej znużone, wcale nie sprawi to, że pójdziemy na ten program maksimum i nagle ci, co nie czytali, zaczną czytać. Po prostu nic się nie zmieni, ale nasze sumienie będzie spokojne, ponieważ rząd coś zrobił. I tu mamy jeszcze ten myg, że oczywiście ten rząd jest lepszy od poprzednich, ponieważ daje konsultacje społeczne, można tam się wypowiedzieć, no ale to jest bardzo fajne, ponieważ jest tam, nie wiem, cztery dni, trzy, żeby się tam zapisać, coś tam powiedzieć. Więc tak naprawdę nikt tego rzetelnie nie może przejrzeć. Nie wiem, jak, nie wiemy, jakie to byli to byli eksperci, którzy nad tym pracowali. Więc tak naprawdę dajemy tą małą marcheweczkę, że to my nie robimy tego tak odgórnie, nie tak jak na przykład ten zły gierty, gdzie kiedyś było. On robił dokładnie to samo, bo też gospodarował emocjami tłumu. Wtedy w tamtych czasach emocje były zupełnie inne, było mocne przyświadczenie o tym, że ktoś chce zagarnąć nasze idee, nasze myśli z zachodu, więc wtedy usuwano zupełnie inne książki. No a tutaj niby jest bardziej demokratycznie, niby bardziej bardziej przyjaźnie, ale tak naprawdę wszystko i tak zostanie po staremu i szkoła dalej będzie wyglądać w taki, a nie inny sposób, dalej będą te same problemy i tak naprawdę nic się nie zmieni i to jest moja najgorsza tak naprawdę emocja i zniesmaczenie tym, że robimy dokładnie to samo, a udajemy, że cokolwiek będzie lepiej. Mam wrażenie, że są dwie osie krytyki tej zmiany. Jedna mówi o tym, że mówimy o odejmowaniu dzieciom Kolejnych lektur, lekcji, materiału do przyswojenia, więc te dzieci będą coraz głupsze. I druga, po analizie tego, co z tego kanonu nowego ma wylecieć że to są głównie jednak autorzy kojarzeni z prawicą czy z katolicyzmem że to jest właśnie rewolucja kulturalna pod znakiem nowej minister. Tobie Kostek jest bliżej do którego ujęcie, czy w ogóle też ziewasz na ten temat i uznajesz, że nie należy brać udziału w takich parakonsultacjach, tylko trzeba zająć się poważniejszymi sprawami? Nie no, jakby prosta zasada życiowa jest taka, że jeśli ktoś nie traktuje cię poważnie, to ty tej drugiej strony też poważnie nie traktujesz. Jeśli ci dają trzy dni robocze na to, żeby zaprezentować alternatywę programową dla jakiegoś przedmiotu albo nawet grupy przedmiotów, bo tam jest historia, historia i teraźniejszość oraz język polski na jednych konsultacjach, gdzie było tam trzy dni, 120 osób, w kolejności zgłoszeń, spotkań online, to nie ma żadnego sensu. I to jest zrobione tylko po to, żeby no właśnie powiedzieć później, że były prekonsultacje. PiS w ogóle konsultacje nie robił, a my jesteśmy tacy wspaniali, że nawet robimy prekonsultacje. Zobaczcie, jacy jesteśmy uśmiechnięci i doskonali. Natomiast jeśli chodzi o, o meritum, to, to wydaje mi się, że, że to, co jest, to, co jest chyba najważniejszego w wypowiedzi Darii, albo inaczej, co, na co ja zwróciłem uwagę, to na tę taką y, rytualną walkę, tak? rytualną wojnę po to, żeby zagospodarować emocje, emocje społeczne. No i naprawdę batalia o listę lektur szkolnych w III Rzeczpospolitej to, to jest jakiś głęboki fetysz. Wspomniałeś, Dario, o, o Giertychu, który wyrzucał Gombrowicza, a teraz mamy Barbarę Nowacką, która jest jakby Giertychem Arebur. Tak? Między Giertychem a Nowacką jest, jeszcze był, Przemysłow czarny, który, który taką literaturą mocno nabożną Um, uzupełnił listę lektur szkolnych o Jana Pawła II, Wyszyńskiego i tak dalej, no to Barbara Nowacka stwierdzi, że, że teraz tego wszystkiego, co kojarzy się z polskością, co jest swoiste, co jest tradycyjne, co jest ważne po prostu dla, dla naszej historii, a nie tylko dla, dla prawicowców, to trzeba wyrzucić, a co dać w zamian, albo co powiększyć, na co bardziej zwrócić uwagę? No oczywiście, że na Olgę Arystokarczuk, na to, że trzeba teraz pokazywać um, prawda, uniwersalność naszej naszej kultury, bo to też chyba istotne zdaniem polskich literaturoznawców. Olga Tokarszuk jest pisarką, pisarką, która po prostu zrywa z tradycją polskiej literatury i Nobla dostała dlatego, że właśnie nie jest pisarką polską w rozumieniu kontynuowania polskiej tradycji, tylko jest pisarką globalną, która albo w ogóle abstrahuje od tej tradycji, albo jakoś się z niej naśmiewa. Denerwuje mnie po obu stronach taki nabożny stosunek do, do listy lektur szkolnych, bo lista lektur szkolnych nie jest katechizmem i nie należy się do tego modlić, niezależnie od tego, czy się jest w ekipie uśmiechniętej czy pisowskiej Polski. Wszystko należy czytać. Jakby Katol niech czyta Gombrowicza, a, a człowiek z uśmiechniętej rodziny niech czyta Wyszyńskiego, bo, bo to jest po prostu, mówiąc językiem Janopawłowym, ubogacające. Więc tak, jeśli podsumowując, to wkurza mnie to. Wkurza mnie to na wielu poziomach i uważam, że, że mimo tego, że to jest zaproszenie do takiej prowokacji, no to jednak temat jest istotny i, i warto go podejmować. Ja od razu dodam w kontrze do Konstantego, że nie czytajcie wszystkiego, nie czytajcie badziewia, bo to naprawdę nie sprawi, że będziecie lepsi, mądrzejsi i lepsi od tego chłoporobotnika, który ogląda tylko seriale, bo on może oglądać lepsze seriale, niż wyczytacie czytacie proste i banalne książki, które są nawet źle zredagowane. Ale to jest już po prostu moja teza. Ale chciałabym też podkreślić to, co powiedział Konstanty, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne, że my w polskiej polityce mamy bardzo wiele takich gestów rytualnych, którzy politycy nie wiadomo dlaczego, jakby byli uwięzieni w zupełnie innej rzeczy, Rzeczywistości. Nie wiem, tutaj mamy XXI wiek, a oni żyją po transformacji, i myślę, że jak oni wykonają ten gest, jak przejmują władzę, to w tym momencie wygrają rząd dusz, obywateli. To jest nie tylko rozmawianie o kanonie lektur szkolnych, ale na przykład przejmowanie TVP. Kurczę, wydarzyło się tyle niesamowitych rzeczy w tych czasach. Po pierwsze, mamy internet, tam się toczą dyskusje, debaty. Jest zupełnie inny sposób rozmawiania o polityce, o tym, jak ludzie w niej uczestniczą. I na przykład start kanału Zero pokazał, że chcą oglądać merytoryczne debaty, ale chcą je oglądać w internecie, bo bardziej temu wierzą i tam chcą zdobywać informacje, ale nie wszyscy myślą, że jak zdobędą media publiczne, to wszyscy będą się ich słuchać i oni teraz dojdą do do, dotrą do milionów Polaków, i oni w tym momencie będą ich mieli po ich stronie. I te gesty się ciągle, to powtarzałem, jakby czas po prostu stanął w miejscu, i to jest dla mnie czysta, po prostu fantastyka. No dobrze, to w takim razie jednak cofnijmy się trochę w przeszłość. Do przyszłości może jeszcze dojdziemy, dlatego że chciałem zapytać Was o to, co budzi też emocje, jeśli chodzi o patrzenie w ogóle na to, na język polski w szkole, bo to też jest jeden z aspektów tej dyskusji. To znaczy, język polski to nie jest tak naprawdę język polski, tylko historia literatury i że tam się przeswaja pewne kanony literackie, a na ile to w ogóle jest nie historia literatury. Tylko pewna, pewna propedeutyka taka tożsamościowa, że o to musisz przyjąć pewien kanon bycia, bycia Polakiem. Więc chciałem zapytać o to, w, jakim, w jakiej części wy uważacie ten konkretny przedmiot, jakim jest język polski w szkole, dla, jako istotny dla jakiej części może nabywania pewnej no właśnie kompetencji, tożsamości, czy czego dokładnie mam wrażenie, że od celu tego przedmiotu zależy też to, co byśmy chcieli, żeby na nim było albo na nim. Nie było i to, jaki skutek ten język polski w życiu dojrzewającego człowieka na każdym etapie pełni, bo myślę, że tutaj często też o tym aspekcie zapominamy w ocenie samego kanonu literackiego, który należy lub nie przyswoić. Dario, to może Ciebie najpierw zapytam. Okej, okay, ja na samym początku zaznaczę, że mimo tego, że jestem zwolennikiem, że tych lektor powinno trochę być i powinno się ich czytać, z drugiej strony pewnie w opozycji do Was nie jestem zwolennikiem tradycyjnego systemu nauczania. To znaczy nie jestem zwolennikiem oceniania w szkole, nie jestem zwolennikiem robienia prac domowych, które są w takiej formie, jakiej były do tej pory i uważam, że szkolnictwo powinno przejść gruntowną reformę i drugorzędne wobec tego, co się czyta, jakie lektury będziemy mieli, jest to, w jaki sposób będziemy uczyć, czytać, Pracy z tekstem, jak będziemy na to po prostu wskazywać, jak będziemy do tego przyzwyczajać dzieciaki. Bo zanim rzucimy dzieciakom, słuchajcie, no to czytajcie tego Sienkiewicza, Mickiewicza, macie tu, 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 tu" to musimy ich nauczyć tego, jak to by należało czytać, co może ich zainteresować, jak podchodzić do takich tekstów? Też szkoła powinna uczyć tego, że niektóre teksty są trudne, nudne i nużące, bo z tym też się będziemy spotykać w pracy zawodowej i oczywiście krytycy mogą powiedzieć, no tak, ale pójdą na studia i oni się nauczą czytać trudnych ustaw, nie potrzebują do tego znajomości lalki. No tak, ale na podstawie lalki można byłoby ich tego nauczyć i byłoby im po prostu trochę łatwiej. I to jest bardzo ważny aspekt szkoły, która, na którym też powinna się skupiać. Z drugiej strony jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tego, że mamy, nie wiem, język polski, historię, język obcy i tak dalej, a moim zdaniem to wcale nie musiało być tak wyglądać. Można byłoby uczyć się w blokach. Dlaczego te młodzież i dzieciaki, kiedy czytają, nie wiem, Potop, nie mogą też jednocześnie uczyć się o tym, jak przebiegał w ogóle potop szwedzki. Bo często wygląda to tak, że materiał się rozjeżdża. Nie? I na przykład na polskim robią Henryka Sienkiewicza, a tam XIX wiek już na historii, ponieważ no tak wyszło im po prostu w planie. Bardzo dużo tracimy czasu na to, że nauczyciele muszą wystawiać bardzo dużo ocen i stopni. Ja nie wierzę w to, że oceny motywują do czegokolwiek. A nawet jeżeli motywują do kogoś do bycia prymusem, no to jak przestaną, jak przestaną ich motywować. To bardzo dobrze, bo z badań wynika to, że ci, którzy mieli najlepsze oceny w szkole, wcale nie osiągają aż tak wielkich sukcesów, ponieważ są przyzwyczajeni do tego, co jest w polskiej szkole, czyli zakłóć, zdać, zapomnieć. I ten biedny nauczyciel, który musi wystawić te oceny, musi mieć ich określoną liczbę i musi odpytywać te dzieciaki z tego, 20 minut z lekcji tracić, albo 30, bo musi przepytać dwie osoby, no to to jest po prostu dla mnie strata czasu. Z drugiej strony ważne jest też to, że szkoła zapewnia dostęp dla niektórych dzieci to, kontakt z czymś więcej niż mają w domu. Ich domu może nie czytać się lektur, może się nie oglądać mądrych, poważnych filmów, albo nie robić innych po prostu rzeczy. I w szkole jest szkoła jest dla nich jedynym miejscem, gdzie mogą spotkać się z czymś innym, żeby odkryć, na przykład, to, że chcą, nie wiem, zostać badaczem literatury, albo geodetą, albo biologiem. I nie możemy im tego zabierać. I oczywiście mamy mnóstwo osób, które mówią: no tak, ale te biedne dzieci i tak są przeciążone i zestresowane. Powtórzę jeszcze raz: to, że odejmiemy cokolwiek, nie sprawi, że nie będą zestresowane, żeby to ten stres trochę z nich zdjąć, trzeba byłoby zlikwidować przede wszystkim oceny i zmienić w ogóle system edukacji. I to jest też takie gadanie z jednej strony niby troskliwe, taki paternalizm. No wiem, jesteś takim biednym dzieckiem z tej chłoporobotniczej rodziny, u ciebie nie czyta się lektur szkolnych, nie rozmawiasz o tym z rodzicami w domu i tak dalej. Co? To będziesz miał mniej, będzie ci jeszcze łatwiej i prosi. Nie martw się, nie przemęczaj się. Ja rozumiem, że intencje za tym stoją jakieś dobre, ale tak naprawdę jest to w pewnym sensie wstrętne, w tym sposób, że zawsze ten paternalizm potem wychodzi, nie? bo jeżeli się kogoś takiego skrytykuje, no to i tak później wychodzi jakieś te jego przekonanie, że no dobra, no ale już nie męczmy tych dzieci, bo one i tak sobie z tym nie poradzą, nie? Dajmy im spokój. No to, że trzy osoby z chłopo-robotniczej rodziny zostaną badaczami literatury, no to no trudno, nie? No Ale nie można, nie można iść w tym kierunku, no, bez przesady, nie? A tak naprawdę szkoła opiera się na paradoksie. Z jednej strony musi brać pod uwagę wszystkich, a z drugiej strony musi patrzeć na indywidualne zdolności danego dziecka. Tym, że ktoś jest lepszy z polskiego, ktoś jest lepszy z historii, i wcale nie musi być tak, że w szkole ta partia materiału musi być dla każdego taka sama. Niektórzy mogą mieć więcej chemii i fizyki, niektórzy więcej polskiego i historii na dalszych etapach edukacji, i to można zorganizować, ale do tego potrzeba czegoś więcej niż zmian na listach lektur. Dobrze, to wracam jeszcze do tego, bo to, no Daria powiedziałaś o tym, że szkoła powinna rozpoznawać te kompetencje, rozpoznawać umiejętności, tak to zrozumiałem, więc, więc jest to jedna z funkcji szkoły, ale też rozumiem trochę języka polskiego w pewnej wąskiej przestrzeni czy dziedzinie. Konstanty, do ciebie to samo pytanie, jak ty patrzysz na lekcje, hmm. przede wszystkim języka polskiego i ten przedmiot. Tak, jakby z początkiem i końcem wypowiedzi Dari się zgadzam. Ten środek poświęcony na, na tę potrzebną rewolucję w polskiej edukacji. Tutaj mam pokusę dużą, żeby polemizować, ale jak w to wejdę, to, to, to zje odcinek, bo będziemy gadać o, o polskim szkolnictwie, a, a nie o. O reformach zapowiadanych przez Barbarę Nowacką właśnie w zakresie zmian lektur szkolnych i tej takiej części tożsamościowej w polskiej edukacji. Więc więc jakby pociągnę te dwa wątki z twojej klamry, czyli początek i, i koniec, a, a środek, środek na razie. Pominę. myślę, że to jest po prostu do, dobry temat. Jakby ta, ta szkoła, która nie ocenia, która nie jest formalna, która ma, ma inspirować i to jest temat po prostu na inny odcinek, tak, tak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o, o ten język polski i, i zmiany zaproponowane przez, przez Barbarę Nowacką, no to mi rzuciło się w oczy to, co napisała, i chyba wielokrotnie już powtarzała. Z, taką, z takim wrażeniem, że, że mówi coś odkrywczego, tak, Pani Minister, to znaczy, że na liście lektur szkolnych nie ma właściwie tych obowiązkowych, nie było lektur, które, które czy książek, które zostały napisane w XXI wieku i to jest jakby żenada, bo to, co stare, to, to wiadomo, a dzieci chcą tam czytać, prawda, no nie wiem, noblistów polskich typu, czy noblistkę właściwie polską, tak, czyli Czyli Olga Tokarczuk, chcą tam poczytać, może Dukaja, może jakąś literaturę nową i tak dalej, i tak dalej. No i zapowietrza się w tej narracji, a to wydaje mi się skrajnie niepoważne myślenie. To znaczy, ten, lista lektur szkolnych, która jest na języku polskim modyfikowana, ma, jak rozumiem, taką funkcję mitotwórczą, czy jakby. Tożsamościowo-twórczą, to, to jest de facto pejzaż mitologii narodowej. Tak? I dlatego tam są e, książki, które e, zostały napisane bardzo dawno temu, bo one po prostu historycznie się sprawdziły, tak? one się obroniły historycznie. Sienkiewicz dlatego jest ważny. Można Sienkiewicza krytykować, oczywiście również można, a nawet trzeba byłoby krytycznie do Sienkiewicza podchodzić e, na etapie e, szkoły średniej ale to nie znaczy, że trzeba zapomnieć o Sienkiewiczu, tak. Akurat tutaj sprawdzałem to przed, przed nagraniem, potop jakoś, jakoś się ustał na tej liście lektur szkolnych, ale na przykład Żeromski wypadł, tak, właściwie. No więc y, wydaje mi się, że, że to jest niepoważne. To znaczy, dlatego jest ten lista lektur szkolnych obowiązkowych, żeby poznać po prostu y, y, jakiś, jakąś mitologię narodową. Okej, ok, okay, możemy ją dekonstruować, ale żeby coś dekonstruować, najpierw trzeba coś tym młodym ludziom skonstruować w głowach. Wydaje mi się to głęboko niepoważne, żeby, żeby po prostu y, w trosce o brak, o, w trosce o komfort z lektury usuwać rzeczy stare. Takie bogo ojczyźniane, wszystko co konserwatywne, wszystko co trudne, co jest jakieś nienowoczesne, tylko dlatego, że, że dzisiaj, jak to jeden z naszych rozmówców na wewnętrznych kanałach komunikacyjnych napisał, no przecież dzisiaj lisaliści oglądają TikToki i walą wiadro, i dlatego nie mogą czytać, prawda, Sienkiewicza? No, wspaniały argument, jakby cieszmy się, zróbmy tak edukację, żeby te dzieci mogły oglądać TikToka i mogły walić wiadro. I to, to właśnie o to chodzi w polskiej edukacji. No, wydaje mi się, że to jest, że to jest pozbawione żadnego sensu, um, żadnego sensu i, i logiki. Tak. No to, jest piękne, to jest piękne też, co powiedziałeś, bo to też pokazuje. I to, jak w rozmowach o szkole, często odwołujemy się do własnych doświadczeń. Nasze własne doświadczenia muszą od razu determinować to, jak powinna wyglądać szkoła. Nie? No, bo my w liceum waliliśmy wiadro, nic nas nie interesowało, no to wiadomo, że wszystkie inne dzieciaki robią dokładnie e, tak samo. A niestety, żeby rozmawiać o edukacji, rozmawiać o metodach nauczania, potrzeba czegoś więcej niż osobistych doświadczeń, czy nawet posiadania własnych dzieci, ponieważ te doświadczenia no, z zasady są po prostu ograniczone. To wcale nie będzie się sprawdzać e, w każdym przypadku. I to też pokazuje, że ludzie tak naprawdę, nie znają dzieci i młodzieży, bo mają o nich zdanie tak, jak zazwyczaj się ma, to znaczy patrzy się w internecie, co oni robią na TikToku, i myślą sobie, no matka, ale to są głupoty, i w ogóle co oni robią, my tacy nie byliśmy, kiedyś to było lepiej, mieszkaliśmy w jeziorze i było tak fajnie. A tak naprawdę, jeżeli podejdzie się do dzieciaków, nawet młodszych, po prostu, jak do drugiego człowieka, który jest na pewnym etapie rozwoju, to okaże się, że te dzieciaki wcale nie są takie głupie. Jak miałam doświadczenia z edukacją, prowadziłam zajęcia i na przykład pytałam się, jakie są zainteresowania, to w tamtych czasach owszem mówi, że oglądali jakieś horrory typu Piła, Hostel i tak dalej, ale z drugiej strony też oglądali na przykład Bergmana czy Kieślowskiego, bo coś ich zainteresowało, no bo to jest taki etap poszukiwania siebie, tożsamości, trochę żeby zgadać się z rówieśnikami i to wcale nie oznacza, że oni nie będą robić dobrych i fajnych rzeczy, ponieważ są młodzi i musimy po prostu dostosować się do tego, że nic oni więcej nie chcą robić, ale też jest ważne to, co innego powiedziałeś o tym, jak, po co w ogóle są książki w szkole, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu książki yy, traktuje się tak jak... Z... Tak jak każdy inny rodzaj wiedzy. Pewien zbiór faktu, który powinno się poznać i nauczyć, i znowu to jest tradycyjne myślenie o szkole. Jak ja czytam o tym, to wiecie, ja miałam takie przekonanie, że ogólnie lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach czasami lepiej nie wiedzieć, bo, bo po co mają to wiedzieć? Nie? Przecież na studiach nauczą się, jak ogarniać ustawy. Ale mimo wszystko, chyba jednak warto poznawać rzeczy. I nawet jeżeli dzieciaki nie czytają i sięgają do bryków, zawsze będą sięgać do bryków. Bo czasami są inter, bardziej interesujące rzeczy w młodym wieku, ale nawet jeżeli sięgną do tego bryku, to coś im w tej głowie zostanie, nawet jakiś jeden obraz, i to też moim zdaniem jest wartościowe. Ale przede wszystkim do książek nie można podchodzić jak do zbioru faktów. Nie można oczywiście prowadzić zajęć tak, że musimy mówić, jakie trzywiki miała Izabela Łęcka. Ale trzeba po prostu pokazywać. To, co w nich jest uniwersalne, i mimo że one są bardzo stare czy bardzo nowoczesne, bo też mi się nie podoba to, że ani Barbara Nowacka mówi: mmm, musimy dać więcej książek z XXI wieku, nie I zatrzymała się na dukaju. Nie ma tam w ogóle literatury gatunkowej, tak naprawdę, fantastyki, science fiction, co mamy wielkie po prostu osiągnięcia. Nie ma tego też z o literatury światowej, jakby te gatunki w ogóle nie istniały, no i to jest taki syndrom, nie wiem, badaczy literatury, prawdziwa literatura skończyła się na roku 70, a potem to jakieś barachło tylko było. Ale wracając, książki są po prostu aczasowe. To nie jest tak, że jeżeli one powstały w jakiejś danej epoce i są nawet bardzo osadzone w kontekście historycznym, to nie oznacza, że one się przeterminują i już nigdy z nich nie skorzystamy. I mamy w tych dzisiejszych czasach idealny przykład na to: czarodziejską górę Tomasza Manna. Przecież ta książka powstała około 100 lat temu, mówiąca o końcu Belle époque, końcu wiecznego pokoju. Myślę, no, no, to już nie będzie takich czasów. Nie wszyscy wierzyliśmy, że my teraz żyjemy w nowej, nowej erze wiecznego pokoju. A ta książka, która została tak mocno osadzona w kontekście historycznym, teraz prowokuje do zupełnie nowych interpretacji, nowych przemyśleń, bo znajdujemy się dokładnie w tym samym momencie epoki. Bo też nam się skończył wieczny pokój. To, to ja doskonale mnie podprowadziłaś pod, pod pytanie, które chcę zadać z tą czarodziejską górą, dlatego że ostatnia powieść Olgi Tokarczuk przecież nawiązuje bezpośrednio do czarodziejskiej góry, tak? Jest jakąś polemiką z tą, z tą wielką powieścią. I chciałem zapytać o to, na ile, jeżeli sobie podejdziemy do tego tak, Typowo konserwatywnie niczym Przemysław Czarnek. To powiemy, że ludzie muszą czytać Jana Pawła II i stare, prawda, stare powieści, stare książki, dlatego że muszą podchodzić do tego w sposób hołbiący i na kolanach, ale z drugiej strony, jeżeli ludzie nie będą tego czytać w ogóle, nawet krytycznie. To nie będą wiedzieli, z czym współcześni pisarze polemizują, w czym wchodzą w dyskurs, nie będą potrafili zobaczyć żadnego filmu, spektaklu, no właśnie, przeczytać niczego współczesnego dla tych rzeczy, które się odwołują do tego, co było wcześniej, bo nie będą ich znani w ogóle. Więc pytanie, czy nie jest trochę tak, że my może powinniśmy odpuścić Właśnie taką obronę pod tytułem Czytajcie Jana Pawła II, bo Jan Paweł II to wielki Polak, tylko czytajcie Jana Pawła II, żeby w ogóle wiedzieć, co on napisał, a później będziemy w ogóle dyskutować o tym, czy podchodzimy do tego krytycznie, czy podchodzimy do tego apologetycznie, czy jakkolwiek do tego podchodzimy, bo przynajmniej będziemy wiedzieć, o czym rozmawiamy, a mam wrażenie, że takie kolejne wyrzucanie rzeczy z kanonu z kolejnych epok, kiedy jedna epoka wchodzi w, w polemikę z drugą epoką, epoką, sprawia, że my przestajemy rozumieć pewien ciąg myśli, dziejów, no jakiegoś szeroko pojętego postępu. Kostek, czy zgadzasz się ze mną? Czy, czy, tak, czy, tak, gdzieś... Pe, pełna zgoda. Wiecie co? No ja nie przejrzałem tylko proponowanych przez ekspertów. Jakby zatrudnionych przez Barbarę Nowacką tych, tych zmian, które oni proponują, jeśli chodzi o listę lektur szkolnych. Przejrzałem też i wysyłałem Wam długi plik ze screenami, jeśli chodzi o, o zmiany w przedmiocie historia i osobny przedmiot historia i teraźniejszość. I one wszystkie te zmiany są bardzo mocno koniunkturalne. To, to znaczy to, to, ta koniunkturalność tych zmian bardzo mocno jest widoczna na poziomie stosunku do wszystkiego, co chrześcijańskie. To jest niesamowite, że Wyszyński i Jan Paweł II zostali uznani za persona non grata w tych wszystkich trzech przedmiotach. Tak? Okej, okay. Czarnek wrzucił tyle tych tych bogo ojczyźnianych treści, że nawet turbo patrioci licealiści pewnie byli tym wszystkim znudzeni. No ale teraz mamy kolejne odwró odwrócenie wahadła i na przykład usuwanie z lekcji historii ze wczesnego średniowiecza, słuchajcie, po pomysłu, żeby nie rozmawiać o, o nie? Bo, bo, to, bo to jest zbędne, żeby o Christianitas rozmawiać, żeby rozmawiać o wyjątkowości cywilizacji chrześcijańskiej, tak? Jakby rzeczy, które jeszcze przed, przed przejęciem władzy w 2015 roku przez PiS były oczywiste w elektoracie również Platformy, to znaczy, że Okej, okay, możemy do kościoła nie chodzić, możemy chodzić, ale narzekać na biskupów. Po tym wszystkim, co się wydarzyło w tych dwóch kadencjach pisu i to też wydarzyło się z polskim kościołem, i jakie to przede wszystkim wywarło skutki na stosunek Polaków do, do Kościoła, no to teraz mam takie wrażenie, że, że pani Barbara Nowacka bierze taką wielką gumkę i wszystko, co nawiązuje w pozytywnym sensie do chrześcijaństwa, jest albo relatywizowane, albo jest tego mniej. Duże cięcia, jeśli chodzi o język polski, analizy Biblii, tak jakby Biblia była tylko i wyłącznie tekstem takim religijnym, a nie po prostu kluczowym dla zrozumienia nas samych tekstem kulturowym. To, to, jest, to jest niesamowita jakby skala ignorancji tych ludzi, którzy robili te wszystkie zmiany. Czy, czy proponują na razie te, te, te zmiany w tych, tych trzech przedmiotach i to dotyczy każdego okresu, czy to będzie komuna i, i jakby radykalne skracanie w ogóle wątku opozycji w PRL-u i wpływu na, na tą opozycję kościoła katolickiego. Tak? Tego wszystkiego nie ma, to jest gumkowane, tylko dlatego, że to się dzisiaj opłaca politycznie, tak? bo, bo dzisiaj mówienie pozytywne o kościele jest, jest czymś po prostu... Niedobrym, ale to nie jest myślenie, to nie jest mówienie o kościele, tak? o instytucji kościoła jako takiej. To jest myślenie o jakbyś źródłach cywilizacji. Można być radykalnym ateistą, ale trzeba być głupcem, żeby nie uważać, że to, co chrześcijaństwo zbudowało, jest po prostu wartościowe. Nie? To, to, to jest jakieś absurdalne. To, co powiedział właśnie Konstanty, pokazuje po prostu to, że rządzący nie myślą o szkole w perspektywie dekad czy tego, jak ją realnie zmienić na długi czas, tylko doraźnych po celów politycznych i pokazania, że my jesteśmy inni, my pokażemy coś innego. I niestety to wpływa na całą edukację, bo to nawiązując też do tego, do pytania, które zadał Bartek, to Szkoła moim zdaniem powinna być właśnie skoncentrowana nie na tym, żeby pokazać, że to jest dobre, a to jest złe, tylko po prostu powinna inspirować i zmuszać do dyskusji, bo to też jest miejsce, gdzie człowiek, który buduje dopiero swoją tożsamość, może skonfrontować swoje poglądy, i tak powinien robić po prostu dobry nauczyciel. I czytać powinniśmy Jana Pawła i też jego krytyków. I w tym momencie można rozwijać tą dyskusję i zobaczyć, co z tego wyniknie. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia szkolnego, wiem, że nie powinno się mówić o swoich doświadczeniach, ale to, co jakby zostało ze mną na dłużej, to jest to, że mieliśmy wypracowanie zadane pod tytułem, czy, czy treny powinny być w szkole, czy nie powinny być w szkole, czy nam się to podoba, czy nie podoba. Ja napisałam, że nie powinny, im się to nie podoba, dlatego że mi się strasznie nie podobało to, że Jan Kochanowski napisał tyle trenów dla jednej córki, a dla drugiej tylko jeden. Nie? I to uznałam, że taki kiepski ojciec w ogóle. Jest to takie myślenie, bardzo powiedzmy, Proste, potoczne, jak to młoda dziewczyna i tak dalej, no ale dostałam oczywiście jedynkę i komentarz polonijski, jedyny komentarz polonijski był taki, że się chciałam popisać i pokazać, że jestem zupełnie jakaś inna, nie? I to w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. No takie miejsce nie powinny po prostu mieć. Udziału, lecz po prostu, no i znowu wiem, że muszę do tego wrócić, trzeba było inaczej skonstruować edukację, że nie musi to być linearne, nie musimy po prostu tego robić po kolei, średniowiecze, renesans, barok i tak dalej, tylko można pokazywać właśnie. To pisano w renesansie, potem odnoszono się do tego w XIX wieku czy w XX wieku. Jak potem ta idea po prostu przechodziła dalej, jaka była jej recepcja, bo Ciągle tylko obcinamy i zastanawiamy się nad tym, co ktoś kiedyś zrobił. Nie myślimy nawet nad tym, co dodać. Nie mamy nic o polskiej myśli, tak naprawdę tak jakby nie było polskiej filozofii, jakby nie było naszej pracy na pojęciach, bo oczywiście wiele osób uważa, że to jest niepotrzebne, bo wiadomo, najważniejsze, żeby ci wszyscy chłoporobotnicy, którzy nie są z inteligenckich domów, nie mówią o lekturach, mieli to praktyczne umiejętności i coś tam sobie robili, a niekoniecznie znali się na pojęciach, a w ogóle to najważniejsze są rzeczy praktyczne, żeby szli do tych korporacji i zarabiali dużo pieniążków i tak będzie rozwój, bo będą robić nowe wynalazki. Niestety tak to nie działa w historii ani w kulturze, ponieważ Odkrycia naukowe nie wyglądają w taki sposób, że siedzą sobie fizycy wokół stołu i no dobra, to robimy doświadczenia, eksperymenty albo jakieś teorie i może coś nowego nam wyjdzie. Nie, potrzebują też pracy humanistów, potrzebują pracy na pojęciach. Tak się skończył pozytywizm, bo nauki matematyczno-przyrodnicze nie pracowały nad pojęciem faktu. No i jak ktoś zaczęli zadawać pytania, czym jest fakt, no to się cały pozytywizm po prostu rozwalił. No i tak to właśnie jest, no ale jak już mówiłam, no, trzeba byłoby pomyśleć o trochę innej reformie edukacji, o trochę innego myślenia o szkole i wyjść poza te doraźne cele polityczne, bo przecież to da się zrobić. To nie musi być tak, że zawsze mamy przekręcenie po prostu wajchy, czy przestawienie tej wajchy, że teraz będzie bardziej na lewo, teraz będzie na prawo. Można przecież wejść tymi różnymi tekstami w dialog, w dyskusję. Niekoniecznie pokazywać, że to jest dobre, a to złe. Nie mówić, że Słowacki wielkim poetą był, tylko do czego to można wykorzystać, to co jest przedstawiane w tych książkach, w tej wiedzy, bo nie oszukujmy się. To, co jest w nich najbardziej uniwersalne, to jest wiedza o człowieku, o tym, jacy my jesteśmy, jak na to patrzyli różni autorzy, jakie to miało wpływ na historię, jakie to miało wpływ też na nauki ścisłe. W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny, apelujemy do polityków o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zakończenia kryzysu ustrojowego oraz ponadpartyjną współpracę w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Zapoznaj się i podpisz petycję na apel24.pl, a jeśli doceniasz nasze działania, przekaż nam 1,5% podatku. Wszystkie informacje znajdziesz na dole strony. Jak zaczęłaś mówić o pozytywizmie, to zagęściła się atmosfera, więc muszę dopowiedzieć, że kończysz doktorat na Wydziale Filozofii UW. Natomiast chciałbym powiedzieć też o tożsamości i do tego chciałem jeszcze przejść, bo mam wrażenie, że dzisiaj jednak kończy się taki etap, w którym Myśmy mieli budowaną tożsamość społecznie w jakiś sposób, takiej normalnej transmisji. Nie mówię tutaj o rodzinach inteligenckich czy, czy robotniczych, w ogóle mnie to nie interesuje. Przez różne instytucje tożsamość jakoś była budowana, natomiast dzisiaj, w momencie, w którym przeszliśmy do świata bardzo cyfrowego, tu stawiam jakąś, jakąś swoją tezę, będę prosił o odniesienie się. No to jednak ta budowa tożsamości, takie pytanie, kim jestem. Jest dużo trudniejsze chyba do, do skonkludowania bez no, jakiejś, bez udziału szkoły w tym sensie, że bez udziału jakiegoś środowiska, które nam w tym pomaga. Bo nawet dzieci... Tak, to znów pokuszę się o taką tezę. Nie wiedzą za bardzo, gdzie czerpać, gdzie czerpać te odpowiedzi, skąd czerpać te odpowiedzi, nie wiedzą za bardzo, skąd są, no bo, jeż, bo świat cyfrowy jest trochę światem. Mocno doraźnym, nie? Trochę takim tu i teraz tu szukam, nie mam żadnej przeszłości i nie za bardzo mam też przyszłość w takiej wyobraźni, wyobraźni o tym, czy należy do jakiejś wspólnoty, czy nie. Więc pytanie, na ile dzisiaj to pytanie o tożsamość jest jeszcze bardziej zasadne niż było 10, 15 czy 20 lat temu. Może się z tym nie zgodzicie, ale mam wrażenie, że Przeciwwagą dla takiego cyfrowego świata tu i teraz, jeszcze bardziej powinno być mocno zakorzenione jakoś w historii, w tożsamości, mm. rozmysł nad tym, skąd się, skąd w ogóle jesteśmy i czemu jesteśmy na tym punkcie na mapie, a nie na innym. Tak, tak. To jest, to jest kluczowa rzecz, to znaczy, bo, bo dotykasz y, tematu, który jest powiązany z, z całą tą inbą na temat y, listy lektur szkolnych i tych y, tożsamościowych y, przedmiotów, czyli historia i teraźniejszość, historia, język polski i pewnie tam by się coś jeszcze znalazło, bo y, bo, bo Tę dyskusję trzeba wziąć nawias i, i zadać sobie pytanie, czy, czy w ogóle te przedmioty jeszcze mają jakikolwiek sens, czy mogą wpływać, tak, czy, czy właśnie te, ci, ci przysłowiowi chłoporobotnicy od Darii, czy, czy, jeszcze, czy jeszcze mają szansę zakochać się w polskości, nie? Nie wiem, nie wiem, czy, czy tak jest, bo wydaje mi się, że, że jest słuszna ta Twoja intuicja, że, że nowe technologie i cały ten neoliberalizm on jest antywspólnotowy to znaczy, jest bardzo mocno nastawiony na ja. Na taki na, na indywidualizm. Nie ma jednej wielkiej wspólnej opowieści, tak? nie ma czułego narratora, o którego dopominała się Olga, Olga Tokarczuk. Nie ma, nie ma tożsamości takiej, która byłaby wspólna nam, nam wszystkim, są substytuty, na przykład, nie wiem, substytuty tożsamości partyjnej. Jeśli cofniemy się do na przykład XIX wieku, no był pozytywizm, no to ruszmy do XIX wieku, będzie trochę gęściej, no ale trudno, słuchacze wytrzymają. No, nacjonalizm nowoczesny był projektem emancypacyjnym, tak? był projektem, który nadawał, był projektem, który był atrakcyjny właśnie dla ludzi prostych, tak? bo, bo stanowił jakiś, jakiś nie tylko takie miękkie benefity w cudzysłowie, tak, to znaczy, że nadała jakąś tożsamość ogólną i tak dalej, utożsamienie się z czymś, z czymś wielkim, jakąś wielką ideą, nie tylko to, ale też był projektem emancypacyjnym, bo zapewniał Konkretne możliwości, tak, na przykład pracy, jeśli się miało obywatelsko obywatelstwo jakieś, no to można było pracować wówczas rozwijających się, nie wiem, jakimś tam urzędzie pocztowym, urzędzie miejskim, i tak to, dalej. To był projekt emancypacyjny, nacjonalizm, ten, na, ten nowoczesny, tam gdzieś datowany od powiedzmy XIX 19, 19 wieku. Dzisiaj, dzisiaj trochę w polskiej szkole mamy bardzo taki wyblakły cień. Myślenia tego typu, tak? To znaczy, wydaje mi się, że ta emancypacyjna moc wielkich opowieści o Polsce jest, jest dużo mniejsza, jeśli w ogóle jeszcze, jeszcze istnieje. I to jest bardzo duży problem, i, i wydaje mi się, że, że dzisiaj, jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś, jakimś takim transferem pokoleniowym tych, tych opowieści, tych wielkich mitów o Polsce, to one. I to jest dość paradoksalne. One się elitaryzują, to znaczy znowu wracamy do takiej, do takiej przestrzeni, gdzie właśnie ci nieszczęśni ludzie z inteligenckich rodzin jakoś tutaj tę tożsamość odkurzają, bo opierają się tak, temu, tej módsce neoliberalnej. Nie chcę zabrzmieć jakoś paternalistycznie, bo może to zaraz Dario mi wytkniesz, ale wydaje mi się, że, że tożsamość narodowa, czucie narodowe, takie może poza prawda, meczem polskiej reprezentacji, czy, czy jakichś wiecach i tak dalej, że jakaś taka głęboka polskość, polskość poczuta, polskość opowiedziana w, w ramach jakiegoś wielkiego mitu, że, że to mniej działa na masy dzisiaj po prostu. I To jest duży problem dla, dla prostu spójności naszego, naszego społeczeństwa. Społeczeństwa. Na końcu tej wypowiedzi, bo wiem, że dużo gadam, chciałem wrócić tak z mojej perspektywy kluczową rzecz. To znaczy, oprócz tego wątpienia Twojego słusznego, Bartek, w, tej, w moc tożsamościową dzisiaj wielkiego mitu o polskości, to wydaje mi się, że, że my cały czas boksujemy się w dwóch takich, w dwóch takich no, bardzo upupiających Definicjach czy, czy sposobach opowiadania o polskości. Tak, z jednej strony mamy kapłanów polskości, wielki pis patetyczny, który prawda, chce ewangelizować Wyszyńskim, Janem Pawłem i, i Kadłubkiem. A z drugiej strony mamy, mamy błaznów polskości, tak, którzy chcą wszystko, i tu naczelnym błaznem jest, jest Donald Tusk oczywiście, z Barbarą Nowacką jako panią minister edukacji, że wszystko, co jest swoiste, co jest tradycyjne, musi być usunięte albo wyśmiane, zironizowane. A to, co jest prawdziwe, prawdziwie dobre, to jest to, co można opowiedzieć o Polsce jako części Europy, czy części Zachodu. Wydaje mi się, że, że tak to postępuje, a my nie potrzebujemy dzisiaj, zarówno kapłanów polskości, jak i, jak i błaznów polskości, tylko heretyków polskości, tak? ludzi, którzy będą w stanie wziąć cały ten rezerwuar mitów, wielkich mitów narodowych i będą w stanie w tej zupie narodowej zamieszać, tak? bo, bo my potrzebujemy nowej energii, żeby opowiedzieć ten mit inaczej. Nie tak jak w 1670, tak? przez wyśmianie, przez parodię, tylko w zupełnie inny inny sposób. I wydaje mi się, że, że takich heretyków trzeba dzisiaj poszukiwać, którzy nie są w tych dwóch wielkich plemionach, bo, bo to jest droga po prostu donikąd. I to jak widzimy na poziomie um, listy lektur y, również y, zbiera jakieś żniwo, tak, no bo za rok, za dwa ludzie już nie będą czytali Żeromskiego, tak, nie będą wiedzieli y, y, czym były zapiski więzienne Wyszyńskiego itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. A w sumie mogliby wiedzieć, bo, bo to jest ważne. To Dario, ja, zanim się odniesiesz, to jeszcze chciałem przy tej okazji skorzystać z możliwości, żeby posłużyć się cytatem do opisu tego, co wydaje mi się Kostek nam przekazywał. Sięgnąłem sobie do Ryszarda Koziołka, literaturoznawcy książki już sprzed kilku lat, dobrze się myśli literaturą i tam jest taki cyto, cytat o mediacyjnej funkcji literatury. Ryszard Koziak pisze. Mediacyjna funkcja literatury jest dziś rzadziej podnoszona, wydaje mi się, jej najważniejszą funkcją społeczną. Osłabienie pozycji literatury jako dostarczycielki języka, tradycji, form symbolicznych, za pomocą których jednostki rozpoznają się jako członkowie Wspólnoty nie spowodowało, że w tym, że w to opuszczone przez literaturę miejsce wszedł na przykład. Film trochę prowokacyjnie, bo mówiłeś wcześniej o tym, żeby nie czytać złych rzeczy, bo można obejrzeć coś innego. Ryszard Koziołek mówi, że jednak są literaturę w literaturze rzeczy fundamentalne, które konstytuują wspólnotę, więc, więc jeszcze od, ze strony tego cytatu podejdziecie w temacie ostatnich naszych dwóch wypowiedzi. Okej, okay, zaczynając od początku, bo te pojawiają, pojawia się tutaj cały czas dwa chochoły, z których ja się zawsze wyśmiewam. Czyli to jest ta rodzina inteligencka, rozmawiająca o lekturach w domu i ten chłopor który tylko siedzi, pije piwko, ogląda telewizję i nie przejmuje się swoimi dzieciakami. To są dwa chochoły, które w ogóle nie istnieją. One są często przywoływane, bo wiecie, ludzie chcą się podpierać statystykami, mówią, że tam te dzieciaki z tych rodzin nie czytają, i tak dalej, i że to w ogóle wszystko jest złe, i trzeba obniżać wymagania, ciąć lektury i tak dalej. Oczywiście żadne takie rodziny nie istnieją, ponieważ ludzie są po prostu bardziej skomplikowani i można pochodzić z rodziny inteligenckiej i nie rozmawiać z dzieciakami o lekturach, i koncentrować się na tym, aby one zarabiały dużo, nie wiem, pieniędzy. Były tylko praktyczne, można też pochodzić z rodziny chłoporobotniczej, pracować fizycznie, a jednak chcieli, żeby dzieciaki zobaczyły coś innego i być na przykład fanem asnyka. Wystarczy tylko wyjść poza swoją bańkę i zacząć rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, nawet patrzeć na to, co piszą w, w internecie. Teraz przechodząc do kwestii tożsamości, bo oczywiście świat się zmienił, jesteśmy bardziej zglobalizowani. Teraz nie musimy czytać tylko tego, co mamy w bibliotekach, ale możemy dzięki internetowi sięgnąć do perełek literatury, naprawdę z Azji, z Ameryki Południowej, i to może być dla nas przestrzeń budowania tożsamości. Ale właśnie dla mnie ważną rolą szkoły jest to, żeby nie mówić. Konkretnie, jaka tożsamość jest dobra, jaka tożsamość jest zła, jakie wartości powinny być przekazywane, tylko pokazywać, jak buduje się tożsamość, jakie są metody tego, jak bardzo jest to trudne. No przecież tożsamość dla młodych to jest jeden z podstawowych tematów. Oni szukają tego w różnych miejscach, odnoszą się do tego w różnorodny sposób i li literatura, historia. Nawet nauki przyrodnicze, pokazywanie jak tworzy się nauka, mogą być punktem wyjścia do tego, jak to się po prostu robi i dlaczego to jest ważny temat. Idealnym przykładem dla mnie będzie Iliada, bo też wewnętrznej dyskusji mieliśmy przykład z tym, że no dobra, Iliada to fajnie, bo Homer to ważne, no ale po co dzieciaki mają czytać jakieś tam, czy wiedzieć o tej lekturze, gdzie opowiada o gniewie jednego goska, który się wkurzył i teraz będzie po prostu walczył. No dobra. Oczywiście, jak mam początek, gniewa, gniew Achillesa, opiewaj bogini, ale potem co tam się dzieje? Tam się dzieje coś takiego, że nagle ten Achilles idzie do Priama, jest, wydaje ciało Hektora i oni tam się pocieszają i nawzajem płaczą, bo oboje coś stracili. To jest piękne pokazanie tego, jak tożsamość też buduje się na paradoksach, bo wiemy, jaka była grecka kultura. Heroiczna, nie żadne tam emocje, chłop to ma być chłopem i tak dalej i mamy w ich podstawowym, najstarszym dziele to, że dwóch chłopów przytula się i płacze, ponieważ stracili dla siebie kogoś ważnego. I pokazanie tego przez dobrego nauczyciela, który potrafi zainspirować do dyskusji, że w taki sposób też się buduje tożsamość, i w tej tożsamości są różne rzeczy, i są miejsca dla różnych rzeczy. I to nie jest tak, że musisz po prostu spełniać 10 punktów. To, to i to, bo wtedy masz taką tożsamość. I jeżeli też o tym, co powiedział Konstanty, czy, Polacy, czy młodzi Polacy mogą zakochać się w polskości, ja uważam, mogą zakochać się w polskości, mogą się zakochać też w botanice. To nie jest tak, że oni już są tacy w taki sposób skonstruowani, że oni żyją w zupełnie innej rzeczywistości, że nie interesują ich inne rzeczy, że nie, nie interesuje ich przeszłość. Oni się tym interesują. Tylko trzeba też na dzieci i młodzież spojrzeć nie z perspektywy statystyki, nie z perspektywy tego, co robią na TikToku, tylko jak na zwykłych ludzi, na określonym etapie rozwoju i rozmawiać z nimi na poważnie, a nie mówić, dobra, ty jesteś takim dzieckiem, tak w ogóle, no to masz, przeczytaj sobie Percy'ego Jacksona, bo tam wiesz, tam będziesz się zajmować jakimiś poważniejszymi rzeczami, tak sobie po prostu z tym nie dasz rady. Ja się zastanawiam, bo mamy tu oczywiście tę dychotomię między tym, że można być albo Polakiem, albo Europejczykiem. Jak chcesz być Polakiem, to musisz czytać książki Bogo i Czyźniane. Jak chcesz być Europejczykiem, to musisz roztopić się w jakimś europejskiej tożsamości bez jakichś specjalnych, e, e, ostrych, e, charakterystycznych punktów. Chociaż mam wrażenie, że bardzo lubimy myśleć o Europie. Jako o miejscu właśnie tak bardzo zróżnicowanym, że jedziemy do Chorwacji, jemy tam, poznajemy tamtejszą kulturę, tańce, kuchnię, później lecimy gdzieś na północ Europy i to jest zupełnie inne, a później Hiszpania, że jesteśmy bardzo ciekawi tej różnorodności europejskiej, a jednocześnie mamy jakieś poczucie, że nie możemy być jakoś swoiści, swoiści polscy. Zastanawiam się jeszcze, nie wiem, na ile będziecie chcieli ten, podjąć ten wątek, to znaczy. Że to nie są rzeczy, które się muszą wykluczyć. To znaczy, że żeby być. To, co chciałem powiedzieć, to żeby być czuć się dobrze w Europie, to trzeba najpierw czuć się dobrze ze swoją polskością i że trudno jest być Europejczykiem bez bycia, bez bycia Polakiem i ma, posiadania takiej tożsamości, bycie pogodzonym z tym, jakim się jest, bo mam wrażenie, że wiecie, wyzłośliwiamy się na Barbarę Nowacką. Zasadnie oczywiście, natomiast ja nie przestaję mieć tych flashbacków z tego, jak, jak przyglądałem podręcznik do historii, historii tożsamości, i tożsamości. tożsamość, tak? Teraźniejszość. Nie, I Teraźniejszość, no ale to się wszystko, tożsamość też rozbijało, że po prostu tam to była tak bardzo nachalne, tak bardzo prostackie w niektórych miejscach, tak bardzo na siłę. Jakbyśmy mieli z marmuru wykuwać tego młodego Polaka, który nigdy nie zmieni, nigdy nie zdradzi ideałów i po prostu zawsze będzie taki, jak, jak był. A ja jednak chciałbym, żeby żebyśmy mogli czerpać z obu tych źródeł tylko na swoich warunkach, a nie byli zakładnikami tego, do jakiej grupy z kim się identyfikujesz, bo o ile, bo o ile Daria mówiła, że nie istnieje chochoł inteligenckiego i chłoporobniczego domu, to mam wrażenie, że jednak on jest tak mocno wydrukowany, że my często próbujemy jakby przez zaprzeczenie robić to, co wydaje nam się, że ci drudzy. Robią, tak? Czyli jeżeli chłoporobotnik jest takim prostaczkiem, który, prawda, ogląda potop w święta, to ja muszę się od tego dystansować. A jeżeli wyobrażam sobie, że w domu inteligenckim że nigdy w życiu nikt nie. w kartonie leży Sienkiewicz, a tylko wystawiona jest na półce Olga Tokarczuk, no to w takim razie nigdy nie sięgnę po Olgę Tokarczuk i mam wrażenie, że to jest w jakiś sposób tragiczny, tragiczny węzeł gordyjski, który chciałbym, żebyśmy jakoś na końcu postarali się przeciąć. Tak, to, to Ja to tylko ja... powiem, że ja ja uważam, Proszę. że te dwa hochoły właśnie istnieją, tylko realne domy po prostu takie nie istnieją, więc okay. to po prostu jesteśmy zamknięci w tych swoich banieczkach i nie chcemy niestety poza nie wychodzić. Ja, w tym kontekście, o którym powiedziałeś, Bartosz, mam wspaniałą figurę już przywołanego przeze mnie Witolda Gumrowicza, który powiedział, że drogą do. Prawdziwej, jego, pra, pra, prawdziwej tożsamości europejskiej Polaka jest tak zwany chreczkosiej sandomierskiego. To znaczy, nie możesz być Europejczykiem, jednocześnie będąc Polakiem, jeśli nie umiłujesz tych ludzi. No z przykładu dary chłopo robotników, tych ludzi prostych, bo, bo tylko przez swoistość jesteś w stanie się wpisać w europejskość. Tak samo o europejskości myślą Francuzi, Niemcy i, i Włosi. Tak? Oni nie mówią, że są Europejczykami, tylko oni są, czy oni są Europejczykami właśnie dlatego, że lokalnie są zakorzenieni. W swojej włoskości, w swojej paryskości, czy, czy, czy w tożsamości charakterystycznej, no nie wiem, dla, dla zagłębia rury. tak, to, to, to nie są rzeczywistości sprzeczne. To U nas od XVIII wieku polskość i europejskość jest jakimś punktem sporu. Bardzo, bardzo się utożsamiam z tym, co, co Gombrowicz tutaj. Powiedział, że, że Polacy dlatego i to po obu stronach nie potrafią być Europejczykami, ponieważ nie wiedzą, że droga do Europy wiedzie przez, przez lokalność. tak I z Europą nie można, nie należy walczyć, tak jak walczy strona, która od Wazy odeszła, i, i z drugiej strony z Europę. Europy nie można hołubić, jednocześnie waląc po głowie swoją swoistość, bo, bo to jest antyeuropejskie, właśnie. Tak? Europa jest, jest wspólnotą wspólnot, a, a nie czymś wyabstrahowanym i, i odrealnionym. Więc, więc tutaj, tutaj to jest na pewno, na pewno istotne. Co do historii i teraźniejszości profesora Roszkowskiego, ja byłem mocno krytyczny, oczywiście, wobec, wobec jego podręcznika i ciekawy byłem, jak, jak będą wyglądały te zmiany, które zostały zaproponowane przez ekspertów Barbary Nowackiej i tutaj pierwsza rzecz, w 50 minucie to, to mówię, chcę pochwalić, chcę pochwalić tę zmianę. Wydaje mi się, że to jest krok w dobrym ciekawe, kierunku. Ciekawe, ile osób dotrwało do tego, jak pochwaliłeś. No bo to jest właśnie, to, to jest wa ważenie proporcji, tak? Jedna piąta z tego wszystkiego się, jest jakaś warta akceptacji, czy, czy jakiegoś po prostu dowartościowania. I jakie są to y, zmiany, słuchajcie, no bo jest zmieniony cel tego przedmiotu. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jakie są wydarzenia z y, takiej historii współczesnej, bo taki był cel po prostu, żeby zrobić historię, historię bis, tylko żeby tak jak zawsze edukacja w liceum kończyła się gdzieś tam na XX wieku po, po II wojnie światowej, to żeby był taki przedmiot, gdzie opowiemy o, o polskiej transformacji, o czas, czasach komunizmu i tak dalej. To był ten cel przedmiotu stworzonego przez Przemysława Czarnka. Natomiast y, y, tutaj jest zmiana i historia i teraźniejszość, coś ma być uh ma być i głównym celem ma być wzbudzenie takiej republikańskiej wspólnoty, to znaczy zaangażowania, wolontariatu, tego, żeby myśleć o sobie jako o aktywnych obywatelach, dlatego, żeby ta historia współczesna jakoś prowokowała nas do działania tu i teraz, dlatego ta teraźniejszość. Wydaje mi się to ciekawym pomysłem i, i super, tylko no znowu, czy można to zrobić likwidując wszystko, co w XX wieku jednak było po myśli PiSu, w cudzysłowie, tak? czyli kluczowa rola kościoła, gumkowanie Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. No nie da się polskiego XX wieku, czy, czy tej pierwszej dekady XXI wieku zrozumieć po prostu bez JP2, bez Wyszyńskiego, bez całej tej historii, która dzisiaj być może jest Lekceważona i jakoś nie jest modna, bo, bo PiS te tematy obrzydził, ale one są po prostu obiektywnie ważne, nie? Więc, więc tak, no, Hit, zmiana na plus, jeśli chodzi o cel przedmiotu, zobaczymy, czy będzie to realizowane i, i tak dalej, no ale to nieszczęsne gumkowanie, ostatni raz do tego wracam. To jest, to, to nawet nie jest tak, że mnie to oburza. Mnie, mnie to śmieszy, bo to jest małostkowe. Nie? Jakby, co to jest za absurd, że w jakimś tam ministerstwie trzech ziódków siądzie i wygomkuje Jana Pawła II z historii? Co, co, że już nie będzie Jana Pawła? To, to już koniec? to Polacy się nie dowiedzą? Co, co to jest za gigantomania? Nie? Myślę, że, że można jeden ruch. akurat, akurat się zrobi? dowiedzą przez... Bo jest tak dużo pomników ale Jana Pawła II, że, siłą, że to się dowiedzą, pytanie o czym? Ale jest nawet w przedszkole Jan Pawełek to Jest, jest. Ok, wracając do rozmowy, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś na koniec. A ja jakoś o tym zapomniałam, czy o tej mediacyjnej funkcji literatury. Jest w tych najnowszych presjach, o tym zoomerze, nie wiem, to pewnie źle pokazałam, tekst Alicji Brzyskiej, która pokazuje po prostu bez żadnego oceniania, bez żadnej takiej mówienia, że to jest źle czy dobrze, co młodzi po prostu czytają. I z tego artykułu można się dowiedzieć przede wszystkim, to przynajmniej dla mnie też jest moja interpretacja: no, że to nie jest zbyt wyrafinowana literatura. Co ciekawe, nie jest to też taka literatura, której byśmy się spodziewali, bo myślimy, że młodzi te wątki tożsamościowe, równość, wolność, tolerancja, osoby niebinarne. Okazuje się, że na listach sprzedażowych empiku jest rodzina monet, gdzie mamy jakąś tam, nie pamiętam całej tej fabuły, tam dziewczynkę, pięciu braci, wszystko jest pełen patriarchat i tam pięciu o nią zabiega i to w ogóle bardzo jakby taki klasyczny romans. Współczesny mit, mit o księżniczce i, i Tak, dzięki, dzięki za dopowiedzenie, więc no, mediacyjna funkcja literatury będzie sprawowana, o ile będą to książki po prostu dobre. Wiadomo, że teraz znowu byłaby kolejna dyskusja, co to znaczy, że są dobre i tak dalej. Od razu powiem, że nie to, co ci sprawia przyjemność, tylko mamy do tego jakieś tam wskaźniki, które pomagają nam z tego czerpać, ale no to po prostu, no wiecie, nie warto czytać po prostu wszystkiego znowu, jeszcze raz to podkreślę, tylko to, co naprawdę jest wartościowe i od razu zaznaczę, że to, co wartościowe wcale nie oznacza, że musi być trudne, to nie chodzi o to, żeby to był przeintelektualizowany język i sadzenie trudnych słów, tylko po prostu wartościowe ze względu na to, co jest przedstawiane, w jaki sposób jest konstruowana fabuła, jakie są środki estetyczne i to wcale nie musi być po prostu coś, przy czym zaśniemy, ale i teraz znowu już przechodząc do kwestii tożsamości, no to najważniejsza sprawa dla mnie jest taka, że ta tożsamość jest po prostu próba budowy na takich nie wiem wskaźnikach, które nie wiem, nie wiem czy kiedykolwiek były aktualne, chyba tylko w pewnych wizjach, bo my mamy swoją własną historię budowania tożsamości. To, że nie jesteśmy przywiązani do hajmatu, do ziemi, pisałam o tym wielokrotnie, tylko to, że nasza tożsamość się wykluła w ciągu ciągłych dyskusji, debat. To nie jest tak, że przed Mickiewicz, Słowacki, oni, jeden powiedział to, drugi dopowiedział. Nie, oni się nagle kłócili, spierali, te wizje polskości były różnorodne. No, ale to trzeba byłoby przedstawić młodzieży to, że był taki pan na przykład, znowu będzie trzeci poziom zagłębienia i gęstą. Jak Hegel, który stworzył podstawy też tam pojęcia narodu, i ten naród miał być przywiązany do ziemi. I ci biedni Polaczkowie, którzy stracili swoje państwa, no to już niestety mieli mieć tylko swoje tam muzeum upadłej cywilizacji w Puławach, ogrody, Sybilli. No ale jednak się okazało, że przy taki pan jak Maurycy Mochnacki i powiedział: uznanie samego siebie w jestestwie swoim, czyli to, że tożsamość wypływa z wnętrza, a nie tego, co na zewnątrz nas otacza, tylko z pewnych kodów kulturowych, mitów. Ja to strasznie tam tam bo. No ludzie tego nie rozumieją, bo nie ma też tego nawet w szkole bo może się wydawać, nie wiem, dla speców i specjalistów za trudne. I my po prostu pytamy, nie skąd jesteś, tylko już w tym sławnym wierszyku, kto ty jesteś. Nie? I nasza tożsamość wykuwa się w dyskusjach, debatach. To nie jest tak, że ktoś jest Polakiem, bo się urodził w Krakowie czy w Warszawie. Dla nas to w ogóle nie ma znaczenia. Ważne się przyznaje do tego, co uznajemy za polskie, za polskość, że on uznaje pewien ten kod kulturowy, jest on dla niego ważny i nieważna jest dla nas jego rasa, krew płeć i tak dalej, tylko to, czy wyznaje pewien system patrzenia po prostu na rzeczywistość i to po prostu widać, nawet jak cały, wszyscy uśmiechnięci ludzie mówią nie, 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 nieprawda, nie ma takiej tożsamości i tak dalej, to jest ten zaboraczony, oglądający potop święta, to mimo wszystko pewne wskaźniki empiryczne to, to pokazują. Co pokazuje? Przywiązanie do tego, że Polonia głosuje. Dlaczego Polonia ma głosować? Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Przecież oni mogą nie mieszkać od 20 lat w Polsce, nie widzieć co tu się dzieje, ale nie Polonia, bo oni dalej są Polakami. Dlaczego? Bo przyznają się do tego, że są Polakami, że jest pewna Polskość, do której oni się przyznają. To może w ogóle się nie zgadzać, co my uważamy za Polskość, ale wystarczy samo przyznanie. I to jest dalej dla nas ważne. Nikt nie przyjdzie, nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć, Polonia nie głosuje. To też pokazuje, że nasza tożsamość jest trochę inna niż na Zachodzie i dlatego tam trudno nam się wpasować w ten Zachód. Pięknie to podsumowałaś, ja tylko jeszcze dopowiem, że chyba dlatego bierze się, stąd bierze się niezrozumienie, czym jest w polskiej wyobraźni język, nauka języka polskiego. To znaczy, że to jest coś więcej niż ta historia literatury, że to właśnie jest nierozerwalnie z tą polską tożsamością powiązane, bo na tym języku budowało się no właśnie nasze samostanowienie sam, samo narodowe i, i, i dlatego chyba ten język polski może bardziej niż historia, bardziej niż jakiekolwiek inne przedmioty budzi tak duże emocje, no bo to nas w dużej mierze konstytuuje, ale musimy kończyć, niestety. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Daria Hibner, Konstanty Pilawa. Dzięki. Dzięki. A ja nazywam się Bartosz Brzyski i chciałem jeszcze podziękować wszystkim nowym patronom, mecenasom i wszystkim, którzy byli na naszych urodzinach poświęconych w Warszawie 10 lutego. Było naprawdę super. I o następnych, kolejnych wydarzeniach będziemy Was informować. A zbiórka na naszą identyfikację się zakończyła, a efekty, mam nadzieję, niedługo zobaczycie pierwsze. Także bądźmy w kontakcie, dołączajcie do patronów. I do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.